Cześć, wróciłem właśnie ze szkoły, skończyła się morska edukacja pluszakowa. Porozmawiajmy może troszeczkę w studio. Zacznijmy od tego, że w minionym sezonie, czyli od czerwca do września, udało się nam zrobić ponad 100 produkcji. W tym 48 filmów sobotnich, 10 odcinków morskich faktów oraz 37 debat wędkarskich. Do tego trzeba byłoby doliczyć jeszcze serię 12 odcinków Morskiej Muchy. Trzeba też koniecznie wspomnieć o dodatkowych akcjach, jakie prowadzimy wspólnie, czyli pomoc dla córki naszego kolegi wędkarza Ady czy Olgi. Łącznie zebraliśmy ponad 14 tysięcy złotych. Czy też ogromny projekt edukacyjny Morska Edukacja Pluszakowa, w którym to prowadzę prelekcje w szkołach oraz edukujemy dzieci z hospicjów, czy wspieramy dzieci uczestniczące w wypadkach drogowych. Staliśmy tutaj od morskiej ekipy komplet pluszaków dla dzieci z wypadków. Myślę, że inicjatywa jest naprawdę fajna i przemyślana. Takie może małe gesty, ale naprawdę wpływają na stan psychiczny dzieci, uspokajają je i pozostawiają chociaż trochę dobrego wspomnienia z naprawdę ciężkich chwil. I tutaj wielki ukłon dla wszystkich, którzy wspierają Morską TV, bo tak jak dobrze wiecie, mam trójkę dzieci, pracuję w szkole, jestem wychowawcą, mam od groma innych zajęć, ale dzięki na przykład patronom widzę, że projekt edukacyjny TV ma sens. Chcę mi się poświęcać na niego każdą wolną chwilę i nie muszę do niego po prostu dokładać. I tutaj dochodzimy do sedna, czyli do podziału ramówki Morskiej TV na sezony, czyli będzie tak zwana przerwa wakacyjna, tak jak u innych youtuberów. Dlaczego? Sprawa jest banalnie prosta. Wystarczy przeanalizować tematy filmów, ilość wyświetleń oraz oczywiście kiedy były wrzucone do neta. Z czego wychodzi, że okres jesienno-zimowy jest najlepszy? Mało czasu spędzamy nad wodą, więcej spotykamy się tutaj, dyskutujemy, no liczniki mocno nabijają w górę. Teraz oglądacie mecze, macie wyjazdy rodzinne, urlopy i robienie kontentu tylko dlatego, by algorytm YouTube'a nasycić, nie ma za bardzo sensu. Zobaczcie sobie chociażby ostatni filmik, gdzie prezentowałem wózek plażowy, elektryczny. Naprawdę 300 wyświetleń na film to nie jest optymistyczne. Ale uwaga, to, że użyłem nazwy przerwa wakacyjna, to nie oznacza, że nie pracuję nad filmami, wręcz przeciwnie. Już niedługo jadę na Mierzeję Wiślaną, no i do Międzyzdroi robić serię o morskich miejscówkach. Będą też filmy zrobione przy udziale Miru, dalsza część poradnika surfcastingowego i tym podobne. Oczywiście będą z tego live'y na kanale, ale nie będzie typowych sobotnich filmów w sezonie letnim, one oczywiście zaczną się wraz z początkiem roku szkolnego. A co do niedzielnych debat w sezonie letnim, to one będą, chyba że faktycznie będzie jakiś ważny mecz lub akurat ja będę w Międzyzdrojach, na przykład na planie zdjęciowym morskich miejscówek, czy coś w tym stylu. Dlatego ważna rzecz, małe podsumowanie. Morska TV to projekt edukacyjny, nie typowo rozrywkowy, choć nasze debaty są przezabawne czasami. Nie wierzę w potrzebę nagrywania kolejnego 25 odcinka jak łowię belonę czy flądrę, bo mamy już tego tyle, że jak ktoś chce się czegoś dowiedzieć, to sobie luknie poprzednio zrealizowane filmy. Mamy ich już grubo ponad 600, a Morska TV jest na wysokim 32 miejscu wśród liderów kanałów wędkarskich w Polsce. Pogadaliśmy sobie troszeczkę w studio, natomiast teraz jadę na rybki oczywiście do Władysławowa. Z całym sprzętem. Czy będzie z tego film? Nie wiem. Słuchajcie, przeliczałem tak na szybko, że średnio na dwa wypady na rybki powstaje jeden film. Tak średnio, czasami są trzy wypady nawet. Także miejcie to też na uwadze, że przy założeniu, że potrzebujemy 40 fajnych filmów sobotnich z nadwody, no to potrzebujemy 80 wypadów na ryby. I tutaj dzięki wielkie wszystkim patronom, że jesteście ze mną, bo dzięki wam mam po prostu hajs na przykład na benzynę, nie? Żeby to mi się, że tak powiem, na zero wychodziło, bo żona na to patrzy. No i tutaj psioczy, że nie dość mnie nie ma dla rodziny, dla dzieci. No to jeszcze jakieś koszty to generuje. Nie, koszty nie generuje dzięki Patronite, dzięki patronom na Patronite. Pozdrawiam was serdecznie. Wszystkich natomiast tych, którzy uwielbiają sobotnie filmy i którzy będą płakać, bo teraz nie będzie filmów w sobotę. W lipcu i sierpniu, nie? Mamy gdzieś tak około 300 takich osób, którzy po prostu, no jak tylko film powstaje, to ciach, wschodzą, oglądają. Pozdrawiam ich serdecznie. No, sorry wielkie, ja potrzebuję stworzyć taki bufor, wiecie, żeby od września, jak zaczniemy ten nowy sezon, żeby te filmy się fajnie pokazywały, żeby one się pokazywały cyklicznie, żeby one były merytoryczne. Żeby na każdym filmie, żeby była jakaś nauka dla was, żeby to po prostu miało ręce i nogi. Także muszę teraz w lipcu i sierpniu pracować mocno dla was, zbudować ten content, że w razie czego na przykład jakbym w roku szkolnym na przykład zachorował, to żeby w sobotę był oczywiście fajny film z nadwody, nie? O to chodzi. Dobra, to tyle. Trzymajcie się, na razie, pa, pa!